Państwa do zabawy w Widzewską 11. Będziemy przepytywać piłkarzy Widzewa na tematy związane z tym klubem. Pierwszym gościem w naszym konkursie będzie Maciek Humerski. Dzień dobry. Zasady są dość jasne. Nasz rozmówca ma 138 sekund na odpowiedź na 11 pytań związanych z Widzewem. Będziemy mierzyć zarówno czas, za który można uzyskać dodatkowe punkty, jak i poprawne odpowiedzi. Gotowy? Teoretycznie tak. Czas, start. Zaczynamy. Najwięcej występów w Ekstraklasie w barwach Widzewa zaliczył kto? Tomasz Łapiński. Podaj trzech strzelców bramek dla Widzewa w pamiętnym meczu z Legią zakończonym wynikiem 2-3. Michalczuk, Majak i Gęsior. Jak nazywał się Turek sędzia rewanżowego meczu z Brandy? Panie Turek, kończ pan ten mecz. Achmed. Ile miejsc liczy nowy stadion Widzewa? 18 tysięcy. Ile spotkań rozegramy wiosną u siebie ligowych? 11. Ile karnetów sprzedał Widzew na ten moment? Około 8 tysięcy, 8 tysięcy na pewno, ale plus minus parę, naście prawdopodobnie. Kim z zawodu jest Franciszek Smuda? Pomidor. Dobra. Jaki numer jest w Widzewie zastrzeżony i kto z nim grał? Numer z Włodzimierza Smolarka. Oj Boże. 11, tak? Prawdopodobnie. Komu strzelił z połowy bramkę Marek Citko? Molina. Kto nosił w Wielkim Widzewie przydomek Murzyn? Wypadałoby, że może prezes Bonik, żeby było śmieszniej. I ostatnie pytanie. Ilu fanów obserwuje profil Widzewa na Facebooku? Około 115 tysięcy. Ok, to wszystkie pytania. Zostało 48 sekund, a twój wynik to 10 poprawnych odpowiedzi. Podliczymy punkty, ogłosimy później wyniki. Czekaj na Czekam nagrodę. Z niecierpliwością, także myślę, że w czołówce mogę być. Dzięki odpowiedzi, że dłużej to Zbigniew Boniek, także. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Kolejnym uczestnikiem naszej zabawy Widzewska 11 jest Michał Czaplarski. Witam, Michał, dzień dobry. Zasady są proste, 11 pytań, 138 sekund. Gotowy? Postaram się. Uwaga, czas, start. Zaczynamy. Najwięcej występów w Ekstraklasie w barwach Widzewa. Łapiński. Podać trzech strzelców bramek dla Widzewa w pamiętnym meczu z Legią, zakończonym wynikiem 2-3. Gęsior, Michalczuk i Majak. Jak nazywał się Turek sędzia rewanżowego meczu z Brandby? Nie wiem. Turek kończ ma ten mecz. Tak było. Pół punktu. Ile miejsc liczy nowy stadion Widzewa? Niecałe 19 tysięcy, 18 tysięcy 500 czy coś takiego. Ile spotkań rozegramy u siebie wiosną? 11. Ile karnetów sprzedał Widzew na ten moment? 8250. Kim zawodu jest Franciszek Smuda? Elektrykiem? Blisko. Jaki numer jest Widzewie zastrzeżony i kto w nim grał? Kurde, pewnie Smolarek, ale 20? 11? 11. Komu strzelił Citko z połowy? Atletico Madryt, ale kto tam? Molina. Kto nosił w Wielkim Widzewie przydomek Murzyn? Nie wiem, Morzejko? Nie wiem. Ilu fanów ma Widzew na Facebooku? Oj, też nie wiem, ale dużo. Nie wiem, w ogóle nie mam pojęcia. Ilość ludzi na Facebooku to może z ponad 100 tysięcy, 115. Czego tu jeszcze nie ma? Co tam jeszcze było? Turek z Brandby. Panie Turek, kończ pan ten mecz, ale nie pamiętam, jakie nazwisko, nie wymyślę. Pamiętam tą akcję z tym właśnie ostatnim komentarzem. Pana Zimochana. Więc już chyba nic nie wymyślę więcej. Dobra, to podsumujemy w takim razie. 13 sekund zapasu jako bonus. O, tak. 5 punktów. I 8 punktów na 11. Całkiem nieźle. Dobra. Dzięki. No to dziękuję za zabawę. No mam nadzieję, że najgorzej nie było. W tym momencie jesteś drugi w klasyfikacji. Prowadzi Maciej Humerski. Kolejnym uczestnikiem naszej zabawy Widzewska 11 jest kapitan Widzewa Adrian Budka. Witam serdecznie. Zasady zabawy są proste. 11 pytań, 138 sekund. Jeżeli na jakieś pytanie nie znasz odpowiedzi, mówisz dalej i jak zostanie czas, to możemy wrócić.
Za wynik, na wynik składają się poprawne odpowiedzi i czas, który zostanie do końca ze 138 sekund. Gotowy? Możemy zaczynać? No, spróbujmy. Pierwsze pytanie. Najwięcej występów w Ekstraklasie w barwach Widzewa? Tomasz Łapiński. Podaj trzech strzelców bramek dla Widzewa w pamiętnym meczu z Legią Warszawa. Michalczuk na pewno. Gęsior. Majek. Jak nazywał się Turek sędzia rewanżowego meczu z Brandby? Nie. Achmed jakiś, ale nie wiem. Ile miejsc liczy nowy stadion Widzewa? Dokładnie? Tak mniej więcej. 18,5? 18? 18 stawiam. Ile spotkań rozegra Widzę wiosną u siebie? My, tak? Choć tak. Ile rozegramy? 10, 11? Ile karnetów sprzedał Widzew na ten moment? 8 tysięcy... Dokładnie ma powiedzieć? No w przybliżeniu. 8,5 tysiąca. Kim zawodu jest Franciszek Smuda? Wiedziałem, bo ktoś mi kiedyś mówił. Murarzem bodajże. Tak? Tak jest. Jaki numer Widzew jest zastrzeżony i kto z nim grał? To jest 11 i... Smolarek? Komu strzelił Marek Cicko bramkę z połowy? Byłem na tym meczu. Atletico Madryt, to jest Molina. Tak jest. Kto w Wielkim Widzewie nosił przydomek Murzyn? Zbigniew Boniek. Ilu fanów obserwuje Widzew na Facebooku? Ojej. Tego nie będę wiedział. Co 100 tysięcy przeszło? Tak jest, 114. Zostało 20 sekund jako bonus i odpowiedź poprawna na wszystkie pytania. Gratuluję. Nie, no to łatwe było w takim razie. Dobre. Jest z nami zwycięzca konkursu Widzewska 11. Brawo Adrian, zdobyłeś 11 punktów. Nagrodę mamy dla ciebie, ten oto specjalny szalik Widzewa. Bardzo proszę. Adrian Zwycięski w pokonanym polu zostawił Macieja Humarskiego, który zdobył 10 punktów i Michała Czapalskiego, który zdobył 8 punktów. Dziękuję bardzo, gratuluję. Dziękuję bardzo.